Dobra, polecimy sobie do policji. Od poczęcia do pogrzebu, jak to mówią. Nasza postać nazywa się Pedro Marquez. Kieruje teraz Pedro Marquez. Będzie to jego historia dziś. Od wybrzeża praktycznie. Na wybrzeżu to prawda, że na wybrzeżu znalazłem dwa ciała leżące. Stąd tyle żarcia mam. No ale jest to praktycznie wybrzeże czerno, nie? Początek. Ale najpierw ty, no zamknięta policja, ale ja. Najpierw sobie sprawdzę jeszcze ten. No ustawienia grafiki, tak średnio to wygląda. Dam na, tutaj na low. Object details dam na low. Tekstury na extrema. To dam na low tutaj w ten sposób. I zlutuję policję. Policja. Tutaj powinienem znaleźć gun. Jeśli ona nie była od wipa, od restartu. A restart był chyba niedawno. Nie było nikogo od restartu, to właśnie już znalazłem. Palę coś sobie na telefonie. By zmienić, bo tutaj mam napisane dla zwycięzcy turnieju. To jeszcze, bo ostatnia transmisja była ostatnia z turnieju w Hearts of Iron 4 na drugim kanale, który serdecznie polecam. To my tu mamy. Myślę, że Vesta zajebistego znajdę. O, spodnie zajebiste. 9-19 naboje. Jemka Don Pacio. Don Pacio, my się chyba nie znamy. Nie znaliśmy do tej pory, ale mam nadzieję, że się bardzo bliscy, no, że się poznamy. Don Pacio, cześć. Ale fajny ten. Tym razem spoko. Background. No, zaraz Diego pobiera oczywiście, pobiera jakieś mody. Ma podobny internet do mojego, ale wyciskam max z tego internetu, żeby jeszcze streamować. Mianowicie, to cię zaskoczy, ale mam prędkość wysyłania 3 megabity, a tak naprawdę 2 pewne, a trzeci to jest taki. Ty, no znalazłem 9.19, co by tu, może wychleję wodę. A po co mi nóż, po co mi 3 noże? 2 noże mogą się przydać paradoksalnie, ale 3 to już nie paradoks. Wyżłop jedną wodę na wstęp. Mam nadzieję, że nie muszę jej odkażać na tym serwerze. Elo, elo, Kondzio. Ty, Kondzio, ty pracujesz w tym teatrze w Stanach? Oni ci dają jakieś role ostatnio? Ty jesteś non-stop na komputerze. Non-stop. Oczywiście bardzo się cieszę, że jest. Zawsze jak widzę napis Kondzio, no to już mam dzień. Już mogę wychodzić. Ale zmieniłem nazwę i w ogóle. Ja byłem kiedyś na live'ach. Don Pacio, a jak się nazywałeś? Może będę pamiętał, chociaż te live'y to ja dawno. Jeśli to na live'ach z Daisy, to ja dawno miałem przerwę długą. Ty, ale Kondzio, ale zajebista jakość streamu, co nie? A właśnie, powiedz mi, czy lepsza, czy nie? Bo ja myślę, że lepsza, a mogę nie mieć racji, bo zmieniłem jedno ustawienie. Włączyłem ultra technologię, która robi, wyciąga wszystko z mojego internetu. Się jakby zacina gra, ale gówno mnie to obchodzi. O, wezmę dwa shotguny, będę miał takie dwa sztucery, a bo tutaj jest nabój, tylko sprawdzę jaki. Czerwony, na blisko będę mógł kogoś zdjąć. A, kojarzę coś, bardzo skomplikowany nick. A, H3XFL3X, kojarzę, tak, ale to właśnie kiedyś. Nie wiem, czy na Twitchu też nie. A nie, chyba nie na Twitchu. Don Pacio, Pacio, tak? Tak się powinno. Wejdź z domku, ale w domku fajna grafika? Jeśli tak, to jest zajebiście, bo ja nie mam zamiaru wychodzić z tego domu. Nie, no wiadomo, że tutaj nawet najlepsi streamerzy, typu kuzyn i tak dalej, też im się tutaj trawa, jak patrzysz na trawę w Daisy, no to nie może. Nawet na filmiku przecież nagrywasz to gdybym dał super uber jakość, tak jak to kiedyś wrzucałem filmiki, gdzie jeden ważył 20, po 20 giga na YouTube'a, to wtedy to wyglądało świetnie, ale no bez jaj. A ja teraz wrzucam wszystko, co się dzieje na streamie. Cały stream, tylko pocięty i ten stream dzisiejszy będzie pewnie jutro bądź pojutrze, max. Tak samo jutro będzie turniej na drugim kanale Hearts of Iron 4, Kondzio, w którym ty właśnie, Kondzio, zdobyłeś główną nagrodę. Nie wysłałeś mi swojej karty kredytowej, bo wygrałeś 4,50. 4,75, a źle to policzyłem, przecież 9,50 na pół to jest 4,75. Więc możesz mi przesłać swój numer telefonu, co ci blikiem wyślę, albo kartę kredytową i właśnie będę potrzebował pinu też, niestety. No albo rezygnujesz z tych 4,50, tak się domyśliłem, że chyba zrezygnowałeś. Chyba lepiej, to jakiś filtr? Nie, zmieniłem technologię streamowania. Dałem na najnowszą technologię, bo już dawno miałem wszystko na fulla w OBS-ie ustawione, żeby nawet kosztem klatek ten internet, bo internet tu jest największym bottleneckiem. A na Hearts of Iron, jak będziemy grać, to już w ogóle będzie fajna jakość, bo tam to się nic nie rusza, nie? Dałem na technologię nie te, tak jak to od wieków się robi na H264, tylko na H265. To jest niekiedy słabo obsługiwana technologia, ale nie interesuje mnie. Już wprowadził OBS właśnie z tym patchem obecnym teraz. Wprowadził tą technologię do użytku, a że ja tutaj projektowałem, pomagałem ją projektować, to ten... testować, tak? To od razu się na to zapisałem. O, kup sobie za to dwa piwa i wypij moje zdrowie. Nie omieszkam. Muszę to zrobić, tak sobie zażyczyłeś. Muszę tak zrobić. Właśnie jutro ma wpaść do mnie kuzynka, to akurat może dwa piwka. Bo muszę kuźwa jakoś ją przenocować, gdzie ją umieszczę, ale gdzieś tam znajdę miejsce.
To taka daleka, ciebie chyba nawet nie rodzina. Czekaj, czy iść na tą militarkę? Może pójdę przez to, że był niedawno restart. Może coś tutaj będzie. A Diego to chyba pobiera, skoro go tyle nie ma, albo do kibla pod. A on na toalecie ma sztukę wojny. Czyta sobie teraz obecnie sztuka wojny. I zawsze jak siada na toaletę, to pół godziny go nie ma, nie? Jeszcze tylko zmniejszyć opóźnienie i będzie git. Nie, opóźnienie to, no właśnie tak patrzę na to, żeby do 30 minut było maksymalne opóźnienie, żebyśmy mogli właśnie rozmawiać sobie fajnie. Tak jak kiedyś mówiłem. Siemka mordo, Karol B. A, B5 Karol, no to wiem kto to. Płaskownik. Propo piwa, zwy, idę po kilka. Bądź w teatrze pracuje w Stanach Zjednoczonych. I ciekawe co tutaj pozmieniali jeszcze, nie? Bo dużo, dużo pozmieniali. Ja pierniczę. Dobra, nie będę tam się bawił. Idę na pełny. Ale twarde są, ty. Ciekawe czy coś mają. Tutaj nic nie miał? Tutaj też nic nie miał, ale bieda, szczały. Ty, a ja mam w sumie shotguna. Iść na to? Ogólnie gramy postacią teraz, która nazywa się Pedro Marquez. I to jest jego życie. To jest życie Pedro Marqueza. Kuźwa, mam jedną szansę. Gdybym w sumie to mam przewagę pozycji. Ja też czytałem niejednokrotnie sztukę wojny. Tą, którą Diego dopiero raczkuje w niej. Od strony lasu podejdę, tak jak to było w książce. I najpierw obczaję sprawę z lasu. I jak mi się spodoba, to wyrzucę tego glowsticka. Jak mi się spodoba akcja, to wtedy wejdę na pełnej. Ale jeszcze zgodnie ze sztuką wojny wyrzucę niebieski t-shirt. T-shirt? Co to jest? T-shirt. O. T-shirt. Oni się gdzieś tutaj strzelali. Myślę, że ktoś tutaj też już ogarniał stację, znaczy policję. A my kiedy na piwko skoczymy? No, będzie. Chyba się jakoś tam dogada właśnie. Ja nigdy nie mam czasu. Widzisz, że ja nie mam czasu. Ja jestem zajętym człowiekiem, ja jestem strasznie zajętym. Cały czas coś. Muszę ten, jeszcze dzisiaj muszę sprzedać akcję Tesli. Później jeszcze ten chce jakieś rakiety znowu wysyłać w Colorado. Elon Musk musi mnie zapytać, tam chce rady. Tutaj Kondzio do mnie pisze, tutaj ten Don Pacio. Ty, tutaj jest nawet czat, ale czat, ktoś by powiedział. Dobra, mam nadzieję, że nikt tego nie lutował. Kuźwa, zombie znowu. Dam sobie nóż na trójeczce. Mam smoka. Armbandy bym wziął, ale zrobił z tego. Ale po co, skoro tutaj można się do drużyny zapić? Już widzę, że ktoś tu był. Nic nie ma znowu. Już ciuchy leżały, więc ktoś tu był od restartu, więc nic tu pewnie nie znajdę. Tak jak myślałem. Nie ma tu nic ciekawego. Te zombie myślałem, o plecak chociaż będę miał z niego, tylko nie mogę go w plecy uderzać. Zombie z bagażem doświadczy. Ale zajebisty plecak. Ale duży. Często to słyszę. Dobra, lecimy dalej. Byliśmy w Nowosełkach. Ty, kolejne zombie. I one jednak coś mają na tym. Masz Discorda? Tak, ale... Aha, właśnie. Czekaj, zaraz ci odpowiem, bo tutaj toczę tą batalię na śmierć i życie. Ale ładna grafika, kurde, taka była. Ja gram ostatnio w to Hearts of Iron 4 i jestem w szoku graficznym, jak odpalam DayZ. Też Hearts of Iron to nie grafika, to ma być kuźwa symulacja zajebista. Discorda mam, ale no to może ci podam tego pod DayZ, bo mam pod Hearts of Iron właśnie w opisie jest i link do drugiego kanału, ale na tego. Jakby to zrobić? Jasna dupa. Podam ci też na tego. Na drugiego, pod DayZ. To jest tam, nic się nie dzieje na tym Discordzie. Po prostu jak coś, to na nim siedzimy czasami z Diegiem, jak sobie gramy, nie? I jak ktoś chce do nas dołączyć właśnie fajny, to wtedy go wpuszczamy. A ty wydajesz się fajny, więc dam tutaj, zaproś osoby, edytuj link, wygasa po 7 dniach. Dobra, bo nie, dam, że po 30 minut. No, tu masz link. Gdzie jest ten kuźwa Diego? My ogólnie pobieramy teraz, będziemy grali na takim serwerze jakiś Greyman, gry EY. I tam są dwa serwery tego typu. Jeden jest na czerno, bodajże z tego co widziałem. Jeszcze nie graliśmy na nim. A drugi jest na winter. Nie graliśmy na tym serwerze w ogóle, ale chodzi o to, że... A, do na Degino pobiegnę sobie. Może coś tu będzie w policji. Może znajdę naboje do shotguna. Chodzi o to, że szukałem serwera, na którym nie byłoby budowy baz, bo nie chcemy budować żadnych baz, gramy nieregularnie, różnie. Ja też w chuja gram, czyli Hearts of Iron 4. I na bazy to nie stać nas na takie luksusy, niestety. Trzeba czasami w życiu sobie odpowiedzieć na parę pytań i my sobie odpowiedzieliśmy na to pytanie. I po prostu gramy jako samotne wilki i nas już wkurzało, że na tym serwerze, który się nazywał The Saviors, to po prostu można budować bazy i wchodzimy, a tam full giry. Ciężko jest się rozkręcić, a mamy na przykład 2 godziny na grę, tak jak dzisiaj do pierwszej w nocy na przykład. No i gdzie w 2 godziny, wiesz, się rozwiniesz jakoś tak potężnie, żeby
mieć M-kę. No, właśnie ciężko, nie? A później, a spotyka się gości full gearów już 10 dni od restartu albo 5. Jutro sobie kupię, ty nie masz kupionego Daisy? No pewnie, że można, jasne, że tak. To tym bardziej fajnie, to. Ale oglądasz w Daisy, a to ciekawe. Teraz coś kojarzę, twój nick, tak. Bo on jest taki specyficzny. Może sobie przeszukam te domki. No, Daisy to są najlepiej wydane pieniądze w życiu. Ja sobie właśnie, jak kupowałem Daisy, to chyba w 2020 roku, późno i tak, bo Diego to jest weteran, od 2015 albo. On mnie uczył gry, ale tego nie przyznaje. Mówię, że to ja go uczyłem. Każdy myśli, że to ja go uczyłem. No bo uczeń to już dawno przerósł mistrz. Pamiętam, jak mnie zabrał pierwszy raz, włączyłem grę, poszliśmy pod VMC i ja rozpaliłem ognisko. Wszystko mi gasło w pizdu i gość mnie znalazł, zastrzelił mnie. Ognisko pod VMC, nie wiedziałem, że tam jest niebezpieczne. Oglądam montaże ze snajperek. No, ja lubię oglądać Toupreka. Jest też kanał Kuzyn też. Z Kuzynem nawet grałem kiedyś, ale to było dawno. Ja chwalę się za każdym razem, że z nim grałem. No bo on teraz naprawdę urósł potężnie. Ale właśnie, no, Kuzyn Daisy. Ale no kiedyś graliśmy normalnie sobie tutaj razem, nie? On to już jest pro streamer, z Toprekiem nagrywał nawet. Właśnie, no to kuźwa ma. Toprek numer jeden chyba na świecie, jeśli chodzi o Daisy. Ja bym powiedział numer jeden. Subów tam może ktoś mieć więcej, ale jeśli chodzi o content, to numer jeden. To na świecie, nie w Polsce. Kuźwa, prawie sobie bym nogę złamał. Gdzie ten Diego? Ja pierniczę. Co? Teamu możesz mnie dobrać. A ja nie wiem, czy chcę. Dobra, bo ty sam tu... Bo będzie żebrał do kogoś innego. Innego będzie pisał, żeby go zaprosił. Ty, no nie gadaj, że ty nie na ten serwer wszedłeś. Nie ma cię. A jesteś, dobra. Obym tego nie żałował. Już żałuję, a dopiero wszedłeś do teamu. Ja też żałuję, ledwo mnie dodałeś, to nie ma już pół życia. O, cześć, Kondzio, cześć. Cześć z powrotem. Kuźwa, ile ty pif tam targałeś? Kurde, ktoś zamknął drzwi do chatki, no. Nie mają co robić ludzie, tylko na piklok. Mam dla ciebie broń. A właśnie, wracam do serii, pamiętasz taką serię jak Hans coś tam? Przygody Hansa Klossa? Tego. Pamiętam. Czekam na kontynuację. Twój ulubiony, seria twoja ulubiona. I wracam. I dzisiaj ta moja postać obecna, wiesz jak się nazywa? Ty, no prawie trafiłeś. O, do Pacio przyszedł. Pedro Marquez. A ty Pablo, no to jest ten deseń. Moja obecna postać nazywa się Pedro Marquez i to będą przygody Pedro Marqueza. I każde życie to będzie osobny odcinek na YouTubie. A niektóre będą takie, że się zespałnie i od razu się będę zabijał, nie? I to będzie normalnie odcinek, czyli który będzie trwał 3 sekundy. No tak, jeden się powiesi. Tak. Jeden się powieść. Będę się starał tak nie zabijać, no ale kurde. Albo właśnie nie będę się zabijał. Ale niekiedy giniesz w 20 sekund. Tylko musisz dać muzyczkę jakąś, wiesz, taką jak wtedy. A jaka wtedy była? No taka śmieszna. Śmieszna, no właśnie. Tak, już mam muzyczkę śmieszną. No copyright, 22 minuty. A ty do której będziesz dzisiaj? Nieskończoność. To ja też, bo miałem być do pierwszej, ale co najmniej do do drugiej, bo to już bez przesady. Ja ostatnio śpię po 8 godzin. Wziąłem z ciebie przykład. Tylko, że ty jeszcze drzemkę robisz sobie godziną w ciągu dnia. Nie, no to było niepotrzebne, ale musiałem jakoś zapchać dzień. Zapchać dzień. Znaczy pewne rzeczy są niepotrzebne, ale konieczne, nie? Ja też niestety. Ja mam mata 49. Dam ci mata, dobra? Jak się spotkamy. Ty, no tak jakbym widział nasze partie szachowe. Dawno nie graliśmy, ale jak zapomniałem. Może stworzysz te, no licześ zawody szachu. Tak, i z Kondziem jeszcze, nie? Kondzio dobry, on... Praktycznie wygrał ze mną, tylko że się zagapił i mi się udało wygrać, ale to była wygrana jego. No, na ostatnim turnieju właśnie dałem Kondziowi wygrać i Kondzio zrezygnował z tych 4,50. Mówi, żebym piwo sobie kupił i tobie dał jedno. Mówię, że ty masz esperal, ty masz wszywkę. Dlatego ja wezmę tylko pół piwa. Dlatego tylko pół. W tym kabarecie było właśnie, no, mielej pół, bo ja mam wszywkę. A mi całe, ja przy nie mam. Tak, ja przy nie mam. A to oglądałeś ten kabaret? No kurde, ale to już jest klasyka, Wigilia, no bo on był kontrowersyjny strasznie, bo w porządzie jechali. Ale fajnie, nie tak źle. Znaczy no mocno, ale no... Przecież ja będę głosował tak jak zawsze, czyli na PZPR, nie? Albo na Piłsudskiego. A ja na PZPR. Ale walo. Wiem gdzie, ale zapomniałem nazwy już, bo dawno nie grałem w Daisy. Ale znam wygląd tej wioski. Chyba, żebym zapomniał. Wymiana ognia, to nie jest ogień tylko jednostronny. To jakieś tam bejty, gość nawala jednostajnie i prostoliniowo. Ja jestem w Naderzino. Naderzajno, jak wiem, to mówię. Widzę na mapie. Ty, no rzeczywiście, no to. A ten do Mogilewki pewnie jak zwykle. A wtedy cała chwała moja. Przypomniała mi się coś takiego, idę sobie, no. Niech Kondzio słucha uważnie, no. Bo z tego szamba, co powiem, pływają gówno.
Chociaż nie wszystkie są jadalne. Idę sobie ulicą Namysłowa, no. A nawet chodnikiem. Luksus, no. Tam, gdzie ty masz mieszkanie, co bekłem tak głośno. Wszyscy to słyszeli. Idę sobie i przede mną idzie żul, nie? No. I nagle się zeżygał. I nagle się zeżygał? No. Naprawdę. Tak było, nie zmyślam. Nie licha, i co? No i co dalej? No nic, ominąłem go i idę dalej, bo mi smaka narobi. Smaka narobi. Ale nawalają. Nie no, piwo wyżygał. Ja pierniczę, sobie wyobrażam. I idziesz i takie rzeczy leżą na ziemi i wdepniesz w nie. No, jak to wypić, nie? Jakby jeszcze pustę wyżygał. Tak. No, no i wyrzucał żywność na moich oczach. No i mówi później, że na chleb marnujesz. No, no. Ludzie głodują mnie, a ten... To moja postać tak się łapie. To ja mówię ludzie. Pieski głodują. No, ludzie to właśnie to jedna sprawa, a pieski? Ale to widzisz, to też tak masz, że jak na shifcie to postać się ciągle dotyka twoja gdzieś, obmacuje? Ale ja wprowadzili coś nowego, no świetne to jest, nie? Tak, ciekawe. No żeby ten FPS spadał, nie? Tylko, że teraz nie mogę spojrzeć mu prosto w oczy, bo ciągle czegoś szuka. Ty, ale co on tak szuka, nie? Ciągle co nie włącza, to gość czegoś szuka. No, chyba coś zgubiliśmy. Ej, ale to jest śmieszne, no i tak zawsze będzie. Słyszę świnie, albo jelenia. Nie będę marnował naboi, tutaj jest dużo jedzenia na tym serwerze. I myk, autobieg. No, ale genialne. Autobieg jednak powinien być w DayZ. A, tutaj nie ma mgły dupy w kościele, to tyle dobrze. Ale na pieprza. Daj mi admina w team. Admina? No co ty? Słyszę kurę, ale nie mam rękawiczek, ale mam wodę, żeby umyć ręce. Słyszę kurę, a widzę koguta. Ale tnie. Rękami, a ma nóż. Ale ubrudziłem se łapy. I on dalej szuka tymi brudnymi łapami. Uwaliłem se cały ten mundur, bo on ciągle się dotyka. Ale złodziej. Ej, sklep jest mój! O, nikogo tutaj nie było od restartu, więc... A tu są te znaczniki na te są, dobra. O, i tutaj jak biegniesz, to możesz przybliżyć maksymalnie, czyli dalej. A tak, tak, no. No to zbudowali tutaj. Wykopali ziemię w powietrzu. I mogę na nią skoczyć. A posadzili grząd, co? Masz naboje do shotguna? Nie, tylko jeden w komorze, który potrzebuję. A ja mam shotguna też drugiego, ale mocno uszkodzony. Nie, no mam jeden tylko w komorze. Mogę ci dać go jak... On jest ten lepszy, ale uszkodzony. Wywalę go, mocno uszkodzony. Ilewka chyba nie przyniosła nam szczęścia tym razem. Ja idę na górę zobaczyć, czy jakiś młokos się tu nie kręci. Oj, bieda. Bieda ci w oczy zajrzała. No, przed chwilą nawet jemu spotkałem. A zapytaj mnie... Bo ja jestem bieda. Skąd idę? Bangladesz! Bangladesz! Z Bangladesz! Nie dziwi cię odpowiedź? Powiedz, że dziwi. To co się pytasz, skoro wiesz? widzę. Jest kontakt! Tam biegną dwóch. Na tle pięknego nieba, wschodzącego słońca. Widzę kogoś pod drzewem. A nie, to bieda. Tam są... Prawdziwe małpy. A po co mi to mówisz, jak ja nie mam czym tego? Dwie małpy. To znajdź naboje do shotguna. Naboje szybko znajdź. Ja ich śledzę wzrokiem. Mam 9.19. Nie wziąłem. Mam mat 47 na 9.19 i mam, mogę ci dać. Dałem na ziemię obok mnie. Ja śledzę ich. Zgubiłem ich. Bo być może wiem, gdzie są, ale nie dam głowy. A, widzę ich, dobra, tutaj są. Dokładnie ich oznaczam. Dwie małpy. Jedna z kangurem na plecach, z plecakiem. Jeśli chodzi o ich uzbrojenie. Jeden nóż. Gonią świnie. Nie, świnia uciekła, przeżyła. Nie mają żadnej broni, więc my idziemy na nich. Gatunek małpy? Gatunek szwendacze. Dwa szwendacze. Typowe szwendacze za sobą. No jeden być może śmieciarz, bo ma duży plecak, nie ma broni, czyli zbiera wszystko, co popadnie na sprzedaż. A ja ciągnę kosz na śmieci za sobą. Biegnę w stronę ich. Czyli tego kolegę. Biegnę w ich stronę. Ja mam jeden tylko strzał. Dopał jeden, ich dwóch. Pewnie do kiosku pobiegną. Jestem, nie mam gana na 300. Ja, zajebiście. A masz 357 naboje? 25 nabojów. No to ja mam, no. Nie, mam 308 naboje. Ja ich zabiję na chita nawet... Dobra, ja wchodzę do sklepu i się przykampię w sklepie. No, ja kampię w sklepie. No, ja kampię w sklepie, ale pamiętaj, że mam jeden nabój, więc strzelam, uciekam do ciebie. A gdzie oni ostatnio byli? No, wbiegali od strony północnej. Znaczy, od nas północnej. Ktoś powiedział, że południe na mapę patrz. Ja bym się z nim nie zgodził. No, tam dzieci na te oznaczałem kiedyś. Cześć, Krystofarian. Siema, yo, pozdro. Zasadzka na małpy. Pozdropiona, yo, duch. Robimy zasadzkę na małpy, duch. Gdzie ty jesteś? Że skuszą się na wodopór. Na 100%. Będą szli tutaj. Ale my w ciszej, żeby nas nie usłyszeli. Dostał, leży jeden. A gówno miał. Ale jego kolega zaraz pewnie tu przybiegnie. Ja, czy jego kolega coś miał? To jest małpa biedak. A dobra, to ty, okej. Okay. Pięknie. Ale wspaniała akcja. Niehonorowa, ale no niestety. Jeśli musisz podjąć honorową walkę, to znaczy, że przegrałeś w DayZ. Tak w sztuce wojny było. Dzięki. Następnym razem, no, na spokojnie, nie?
bez paniki. Więc co, ja ci oddaję tego mapę. No dobra, no bo to gówno i tak. Portera ja masz tutaj pewnie. Chyba przeładuję najpierw rzeczy pierwsze, później drugie. Oddalam się na pozycję obserwacyjną B1. Powtarzam, B1. Przyjąłem, C1. Dobra, przyjąłem. Odbiór. Goniec na C4. Bez odbioru. Może znowu kogoś wyhaczę. Dźwięk wystrzałów powinien skusić jeszcze jakieś małpy. One mylą go często z odgłosem kokosa spadającego z palm. Z okrzykami godowymi. A ten drugi leży kioskiem, tym bocznym wejściem. Ja go całego nie zlutowałem. No bo tam tylko jedzenie. Jedzenie w Daisy nie jest ważne. Dzięki, Krystofarian. Dzięki. No dziwię się, że się udało. No nie honorowo, ja wiem, ale no sami jesteśmy właśnie takimi, no, bambikami, co nie? Czasami trzeba tak, no. Ile razy my tak zginęli? Raz na wozie, raz pod wozem. Ale miał duży plec. No właśnie, ten plecak mnie kusił i... Dobra, ja obserwuję miasto, możesz czuć się absolutnie bezpiecznie. Ja widzę wszystko absolutnie i mam fowa na full przybliżenie. A ty się tam patrz na to miasto. Ja tu pobiegnę wyżej, szybko handlingować. Dobra, ale 10% lutu moje. I po tym pobiegniemy... Genialnie, dokładnie tak, dokładnie. Ale o czym ty mówisz? Jakie huntingowe? Gdzie ty biegniesz? A tutaj koło zuba, tak? A wieżyczka jedna, tak? Tam, gdzie ktoś kiedyś szina zawsze. No tam, gdzie wieżyczka jedna. Nie wiem, dobra, to nie wiem. Uważaj, żeby nie weszli mi w tą plamkę oczną. Ale długo już żyje Pedro Marquez, moja postać obecna. Czuję, że nie umrze dzisiaj. Pedro Marquez. To co, ja mam te 2 kile? 2 kile mam, nie? A, bo ci wystawiłem, ty tylko nacisnąłeś na... Ale jak ty z tym 9-19 go w głowę trafiłeś? Ja go zabiłem z 308. Aha, ale złodziej. I to z bliskiej odległości, jest tam pół dupy na ścianie. Wsadziłeś mu w tyłek i pociągnąłeś za... I nie mówię o broni. Po godzinie takich tortur... Gość oszalał. Tak, oszalał i zdej. Można powiedzieć, że stał się małpą nadzianą. Nadzianą, tak. O, jaki, tak, z tego teraz podziwiają, jest nadziany. Pokój w mogile, aż dziwnie się patrzy. Zaplanowało. No tak, zaprowadzi. Jak w Gotiku III na końcu. Tam było z Xardasem, a różne są zakończenia. A później na świat przyszło nieślubne dziecko Beziego, znaczy nie o imię, i tak powstał wiedźmy. Beziego. Daj znać, kiedy będziesz gotów ruszać dalej. To był znak? Tango alfa. Odbiór tutaj beta. Dobrze, słuchaj, tutaj gamma. Zmień pozycję, idziemy pod nowy. TOM. Dzisiaj jak byłem w netto, nie? Pytam się, czy jest kwas chlebowy. A ty to z tymi kwasami. No i ona mówi, i przez słuchawkę pytała się tam tych innych, nie? No my jakbyśmy byli tam w netto, jesteśmy przy kasie, ktoś się pyta, a ja tutaj tango do alfa. Tak, tak. No cały sklep. Proszę czy... na dział. Z zabawkami. Dział alkohole. Odbiór do kierownika. Aha, ty nie masz amunicji? 3, 5, 7? Tam ciągle coś szuka. Tego ty tak szuka. 1 kilometr do celu. Przyjąłem. Krótkie ZW, ale biegnę. Złapałem się w sieć. Czekaj, już zakładam słuchawki. Złapałem się w sieć, ale jaja. A to siatka na płocie. Wiem, że gramy tego, szczupaka. Już wiem, jak czuły się te ryby, co je łapałem na naszej wyprawie na ryby ostatnio. Czyli rok temu w zimie. I dobrze, że to było dawno temu. I dobrze, że nie było pomiędzy. W zimie znowu, teraz, na tą zimę. A prawie się dałem namówić znowu. Podnieś ktoś zgubił. Ale cię to... No, do teraz nie mogę podnieść psychicznie i finansowo. Nic nie ma, wszystkie chaty... Stary, nie ma chata wolna. Oj, będzie bal. To dalej, dobra. Ale to jest wygoda. Znacznik klikam. Znacznik autorun klikam. Wiem, gdzie ty jesteś. To się przydaje, żebyś ty mnie nie zabił. Mów co chcesz. To jest ciekawe, jak będzie na tamtym serwerze. Jestem bardzo ciekaw. Tam dużo rzeczy dodali ciekawych. Ale to następnym razem. Ale Basically Vanilla bardzo mi się podoba jak na razie. Zobaczymy, jak spotkamy, czy nie spotkamy full gearów znowu. Wtedy się zdenerwuję. I tutaj jedzenia było w cholerę, właśnie tak jak ja mam teraz. Ale gany, no lipa. Patrz, już chciałem to przeszukać. No ty może nie narzekasz, ja narzekam. To chyba na tym serwerze nie mogłem znaleźć przez chyba 40 godzin żadnego gana na 308. No plecak mam, fajny. Gdybym miał taki plecak, to właściwie to nie trzeba nic do środka już pakować. W rzeczywistości, gdyby właśnie nie. W wirtualu. No, tutaj jest rzeczywistość. O, rękawiczki. Czena naboje do shotguna w policji tutaj, ale... Yo, bro, przez co streamujesz? Yo, bro. Yo, streamuję przez ten... OBS-a, OBS, OBS dupy. Tylko, że słaby net, 3 megabity wysyłam. No i wyciskam maksimum, wszystkie opcje są na fulla w OBS-ie, żeby jak najlepiej to wyglądało pomimo takiego internetu. Ale no więcej się, no, z gówna się bicza nie ukręci, jak to mówią, a ten, a streamuję na prędkości 1000, czyli no 1 megabit. No bo muszę mieć na grę jeszcze, nie? Szczególnie taki DayZino, gdzie tutaj coś się człowiek rusza. A Krystofarian, widziałem, że ty też streamujesz, bo widziałem. Niestety nie miałem czasu, no mało mam czasu w ogóle.
ogóle, żeby coś oglądać, bo ten, bo kuźwa praca, tu ten, wstawaj, 8 godzin chcę spać, od tego tygodnia śpię po 8 godzin dziennie, tak naprawdę jest takie życie, praca, spanie, picie, praca, spanie, chlanie, no i live'a się odpali, praca, praca, spanie, chlanie i niestety bez jeszcze, a ten złodziej już przeczytał, przeszukał sklep, pobiegł na namioty, co za złodziej, bez M. A ty już pobiegłeś na namioty, żeby być pierwszym? Ale złodziej, a nie, dobra, może jeszcze cię wyprzedzę. No, takie życie to niezbyt ciekawe, ale mi się podoba, podoba mi się. Ja lubię mieć wszystko ułożone, dokładnie, wszystko jest ułożone, powtarzalność, super, super party. A twoje streamy bardzo ciekawe, jeśli o to ci chodziło, bo nie wiem właśnie do czego, bo ja się gadam. Opóźnienie staram się, żeby było małe, do tych pół godziny, nie? Mogli porozumieć. Ale jak tak patrzę na telefon, a na telefonie mam odpalonego, no kuźwa. Nie no, jakość jest jak z dupy, no słaba, ale no weźmy pod uwagę właśnie to, że tu jest masa trawy, to. A gdybym tak patrzył w niebo? Ale zajebiście, czekam na opóźnienie, za pół godziny dopiero zobaczę. Nie no, jakoś jest jak z dupy. Ale... Nie, i tak nie jest źle, jak na mój internet. No 1000 kilobitów, przecież to jest nic. No ludzie streamują 15, mój kolega streamował. Ale mam twarz oświetloną. No jak jakiś... Ale... Kurwa, ząb. Ale tutaj ząb. To jest on Gitman. Twoje tak samo. To jest on Gitman. A, bo to ja ostatnio oglądałem chyba właśnie twój film i tam było właśnie cicho słychać głos u ciebie, nie? Ale fajnie. I ty w ogóle po angielsku mówiłeś. No tak, teraz sobie przypominam, coś takiego było. I po angielsku mówiłeś, no. Nie mam za bardzo czasu, żeby oglądać. Jeszcze też śledzę sytuację na Ukrainie. Mam plan. Jaki plan? A, mam coś, patrz, dla ciebie. Tutaj dla twojego planu na ziemi. Podejdź tu. Nie mam naboi, żeby marnować. Nie mam naboi. A kurde! No to już wszyscy do mnie. Postaw to na ziemi. Ja to strzelę. No gdzie uciekasz? To zombie ciebie. Chyba na tym serwerze też nie można poncza robić. A ja zrobię mój trik, co wymyśliłem. Wchodzę na górę i zabiję ich z góry. Zaczęła mi się broń. O! Ale blisko się wydawało. Wszystkie do ciebie poszły i dobrze. On sobie tam robi, co mi zombie. Bieda, niech z biedą. No co? Odejdź ode mnie. To jest. O, udało. Ale skill. Kurde. Baw się z nimi. Życzę powodzenia. O, puszka. Ale cię biją, ale go okładają. Ale go okładają. Nie trafiłem. Wiem, bo to było daleko, nie? Tak. Lunety. Do zobaczenia, Krystofarian. Do zobaczenia, do następnego razu. Dzięki, że byłeś. Dzięki wielkie. Trzymaj się serdecznie. Yeah. Ale ja. Zesrasz się z zazdrość. Ale nie mam magazynka. Jak magazynek do M-ki byś miał, to... Ale nie mam M-ki, uspokoję. Oj, kusisz los, naprawdę. Najlepszą broń w grze według Wobo. Auga A1, tego co można modyfikować. Nie, on ma na stałe lunety, to jest ten gorszy. No dobra. Ten, co kiedyś kupowałem na jednym serwerze cały czas, nie? I przegrywałem każde starcie. Ale tam walo. Ale walo, jak ten z blok ekipy. Masz może lunety. A zapytaj mnie, czy mam coś jeszcze? A masz co? Nie! Coś. Ale Pedro Marquez długo żyje, no nie spodziewałem się. Nie, ja myślę, że ja zagram do śmierci Pedro Marqueza. No ja też. Bo tak od nowa mi się chyba nie będzie chciało dzisiaj biec. Trochę zmęczyłem się. Może sobie jeszcze chłopaki z baraków obejrzę. Znaczy, jak skończę. A śmierć może być niedługo, bo ty chyba biegniesz na BMC, nie? Albo na chyba, nie wiem, lotnisko lepiej, czy co? Nie, gdzie ty zaznaczyłeś? Czyli chcesz na VMC, bo tutaj, no to na VMC. Ciekawe, co pododawali. Łączę pobieranie tych modów, jak skończymy. I będziemy, zobaczymy tamten serwer. Bez bas to jaja. Tutaj słyszę, że ciągle strzelają w powietrze. Niemożliwe, żeby tak się walili. Słyszę jelenia. Świnia. A, to świnia, no tak, jak mogłem pomyśleć. Typowa locha, no. A locha to pan świni, czy pani? A ty, aleś, rzeczywiście, przede mną. Ale ale kwiczy, ty. Gonię. Ale nie no, olać tę sprawę. A wracając do pytania, ten to jest... Nie, locha to jest pani świnia, tak? O, ciekawe, czy ktoś tutaj nie kampi. Stop pro, że kampi. Graczy jest 93. Nie, 62. Ja widziałem zombie albo gracza na wejściu, nie? To na świnie, kto bije świnie? Ale ją otukuje. Do mnie uciekła świnia. Ale wieprza bije. Ty, ale najgorzej, że to był gracz jednak, to co widziałem. Bo tutaj nie ma żadnego zombie. Zombie dalej za świnią biegnie. Dobrze, a ja za nim. To był gracz. Albo nie. Mam do auga, to już augiem lepiej strzelać. Na 100 metrów na stałe. Nie widzę tutaj, zielone zombie biegało, a tutaj nie ma tego. A nie, to mu, nie wiem, może zombie. A fajnie, ale bez magazynka. Mam lunetkę fajną, Dedal. Może wejdzie ci do twojego huntinga. No, tam walą w powietrze. Pewnie komuś bazy. Mają masę tych amunicji, daj pan spokój. A bez bas to tak nie ma. Bieda i płacz. O, ale biega zombie tutaj, chodź. O, amo to. Gdybyś miał magazynek do M-ki, to biorę. Zombie tu zamknął. Tak, krwawie. Dobra, zjem sobie, może się odczepią ode mnie. Szkoda, że mamy takie biedagany. Cały. Ale ktoś wali. To ty. Ile tu zombie, co one tu robią? One pod prysznicem były, trzy zombie.
Gazjanek mi się przydał do M-ki później, bo on był ustawiony. A jak ktoś tu był, o ile będzie pasować. O, mam coś jeszcze, to. Ty, a wiesz, że ty patrz, ty się macasz i ja widzę, jak ty się macasz, patrz. Jak ja wchodzę w ekwipunek. Czyli teraz będziemy wiedzieć, że ktoś jest w ekwipunku, nie? Ty, dobre to jest zajebiste, co dodali. Wyobraź sobie, że patrzysz przez lunetę i gość tak się maca, nie? To już wiesz, że nie widzi cię, bo patrzy w ekwipunku. Albo że się nagle nie odwróci. Naprawdę, szacunek dla deweloperów. Ale ja nie mam magazynka do M-ki, żadnego nie znalazłeś? To dobra, trzeba lecieć dalej, bo ja mam ten. Znalazłem całą paczkę naboi M-kowych i miałbym normalnie auga na full auto, tylko bym potrzebował magazynka. No to musimy na lotnisko biec po magazynek. Albo znaleźć niebieską wejściówkę, nie? A, to na tym serwerze było, no tak. A pamiętasz, jak tutaj rzuciłem? A zombie się zaczęło gonić. Większe sobie brightness na monitorze. Na gamę dam 1.8. No ale baza, co to było? Na kominie se zrobili bazę na kominie. Oznaczyłem ci na te. Nie wchodzę już na tą satelitę, bo kuźwa ostatnio nie przyniosło mi to szczęścia. No, lutuję sobie odtąd poczynają. W tej części małej. A to gdzie ty na budowę biegniesz? Dobra, a no może nawet zaczniemy tak śmiesznie. Pomijając budowę odtąd, nie? W budowie, no można z guza złapać. Słyszę kozę. Wyczuwany słuch na ich... Ty nie słyszysz. Ona jest dokładnie 2 km stąd. Wyczuwany słuch. Ale tutaj jest życia. Ty, a co tu tyle? Wszystkie do ciebie, dobra. Nie no, żartuję, to ja rzuciłem granat, nie? Wiem, rzuciłem. Mogłem w nie rzucić, a nie. Mam magazynek, bo rzucasz we mnie. Nie rzucam, to było daleko. On ci tam nie wejdzie, bo ty potrzebujesz magazynek. A, no co ty, do tego małego? Na głowę wszedłem zombie. Pławie, kuźwa, ja zawsze mnie rozetnę. Dobrze mi nie ugryzł, bo mi się zaraził. A małpi jad to podróż w jedną stronę. Bo jak wypić cykutę. to ja magazynka do auga, to ja w życiu nie znajdę. A z jednych zombie do drugich. No, tak, dobra. Kuźwa, tylko my nie mamy ganów. Mają nasze gany, nie? A mnie zombie, skurczyny, tak się na mnie wzięły, już od pół godziny mnie gonią. Co najmniej dwóch tam jest. O, magazynek do bizona, ale nie biorę. Mam nadzieję, że już mam je z głowy, no tak. Mogę odetchnąć teraz ulgą. O! O kurde, to zombie, myślałem, że gość. Jak na złość, niczego nie. Jakiś śmieszek zamknął. Mam, no wspaniale. Opłacało się pość. Mam SKS-a, mocno uszkodzony. Mam leather kita, ale przeładowałem. O, tutaj była kiedyś cieciówka, tutaj będzie na pewno zestaw naprawczy. Oby to nie na mnie te odgłosy. Kurde, muszę kupić, kurcze pieczone. Muszę kupić to Daisy i przetestować, bo wygląda fajnie. Tylko za dużo biegania. No, troszkę jest, ale właśnie przez to te emocje są po prostu kolosalne, jeśli chodzi o PvP. No, nie ma, nigdy nie grałem w coś, co wywoływałoby u mnie tyle emocji. Poza ostatnim turniejem, w którym ty wygrałeś, to naprawdę było, jak przebiłeś się przez te forty czy dupy, to było niesamowite. Daisy jest mega. A na większości serwerów masz autorun, więc po prostu włączasz autorana i idziesz sobie kawkę zalać, nie? Gorzej jak się zatniesz na jakimś płocie, ale patrz, ktoś wywalił taki fajny karabinek. Ale mnie to zombie denerwuje. No ja będę je wszczelał do nich. Poćwiczę sobie aima przed starciem z gościami. Ty, ale echo. Ja nie mogę, no. Biegnę do ciebie pomimo zombie, ale one mnie wykończą. Psychicznie i fizycznie. Kurwa, serio. Odciecz się zbliża. Najgorzej, że tu zombie. Tak, no za mną też biegną, skurczyny. Może jakoś się zgubię. No jeszcze się dołączyły kolejne. Nie, dobrze. Spróbuję je zgubić. Mamy przeciwko sobie martwych i żywych. No ja już jestem koło ciebie. Prawie sobie rękawiczki. A, bo to nie do tego, to jest do kamizel. 5 tu wchodzi. Czemu ich nie odstrzelisz? No właśnie te cholerne zombie za sobą przywlokłem. One będą mnie wkurzać w PvP. Mogą mnie zaciukać. Postaram się przeczekać te zombie. A ty zabiłeś typa? Jaki gość. No dobra, ja cię osłaniam. Ile on miał rzecz? Zgadza się, niewiele. Połowa moja za to, że ci pomogłem. Co to? To jest KSG, ale ja. Ty, miały już rzeczy nie wpadać, a nie wpadają. Dobra, idę cię osłaniać. A, ty na namiot. Ale wygirowany. Ty, jeszcze skrzynia, ale nie dla nas. Zamknij nas, no. No to jak najda ktoś rzucił? Serio, czy sobie żartowałeś? Nie no, rzucił, coś wybuchł. Masz tą rzecz. No, dzięki. O kurwa, stój po mnie, przebiegł. Dobra, Pedro Rodriguez chyba długo już nie pożyje. Nie trafiłem? Znowu trafiłem. Aim Laba znowu wróci do tego. A, widzę, jest na górze. Dostał, leży. Kolega koło niego. On leży, ale jest przytomny. Znaczy, no, żyje. Leży, ale jest przytomny. Wejdę na bunkier i go może dobiję. On zbiegł, jego kolega. Rzuciłem tam najda. O, on nas zachodzi od tylca. Jest koło ciebie, kolega. A, dostałem. Panie, ale koło ciebie jest dosłownie. Pedro Rodriguez, to jego pogrzeb. Zabiłem tego, co cię zabił, ale jest jeszcze jeden. Pięknie, ja trzy skład ten team, trzech. Ja trzech gości, ale ci podpowiedziałem wszystko, nie?
kruś. Nie będę miał w ogóle. No tak, tyle rzeczy. To z łaski swojej możesz mi wziąć jakieś coś, nie? A la Blaze'a, załóżmy jednego. Bo dobrze mi z nim poszło, jak widziałeś. Ty, a ten jeden to zabity był przeze mnie, czy nie? No nie, bo on tu przybiegł. A, no to tak, to on zemdlał. Idę lutować mój lud. Mój lud, tak, mój jest jeden. Chociaż ja, no, dałem info, wziąłem na siebie. Pyk, pyk, podanie, kiwka. Ty taki Lewandowski, ja wszystko zrobiłem a i ci podałem. A ten tylko dotknął leciut. Nawet nie dotknął, ci się od łba odbiło i to z tyłu. Od potylicy. Miał gana tego samego, co ja, ale aha, ja mu go zniszczyłem. Właśnie, po łapach strzelać. A to prawda, że może wypaść broń? Nie wiem, czy to wprowadzili z ręki. Nie wiem. No dobra, to ja, no, to ja będę leciał w takim razie. Fajny ten serwer, ale będę pobierał ten drugi serwer, Greyman. Pobiorę i ten, bo zależy, gdzie będzie mniej osób. Mm-hmm. Bo ten jest mniej popularny na czerno zwykłym, nie na Winter. To dobra, no to dobra, to będę leciał, to na razie. Ale akcja, ale ich je zjechaliśmy dzisiaj, nie? Gra zespołowa to jednak jest najważniejsze. No, to na razie. No, trzymajcie się, Kondzio, trzymajcie się. Do następnego razu. Idę już, 1:12, i tak wyszło właśnie około pierwszej. No, lecę, elo, 3:20. Zajebiście, to było życie Pedro Marqueza. Do zobaczenia w kolejnym życiu. Tak trwało, bardzo długo. Na razie, cześć. Elo, Kondzio, 3:20.